Jeżeli potraficie, to pozostańcie w takim skupieniu jeszcze, okej? Możemy trochę ściszyć tę muzykę. Ja wam zaraz wytłumaczę, dlaczego zrobiliśmy te ćwiczenia. Komu było łatwo robić te ćwiczenia? W sensie było to dla ciebie przyjemne, było to dobre. Takie, że się dobrze w tym czułeś, czułaś. Komu, dla kogo to było takie trochę trudne? Okej. Zaraz wam powiem, dlaczego dojdziemy do tego, okej? Będziemy dzisiaj przechodzili przez drogę. Widzę, że Marek musiał zmienić kamerę. Która kamera mnie bierze? Słuchajcie, będziemy przechodzić przez wspólną drogę, więc nawet jeżeli będzie ci się coś wydawało dziwnego, nawet po pierwszej godzinie i nic się nie będzie kleiło, to dajcie szansę do końca, okej? Okej? A kto nie będzie rozumiał, to można jeszcze mi zadawać potem pytania. Chyba, że ja też nie będę rozumiała. Zanim przejdziemy do słowa wykonało się, to chciałabym, żebyśmy otworzyli nasze Słowa Boże, jeżeli macie. Chciałabym, żebyśmy razem śledzili dzisiaj. Księga Wyjścia to jest druga księga w Biblii, na samym początku, Stary Testament. Księga Wyjścia, 16 rozdział. Wyjście 16 od wersetu 19. I słuchajcie, to jest moment, kiedy Izraelici wyruszyli z Egiptu z Mojżeszem i Pan Bóg dał Izraelitom na pustyni manny. To jesteśmy w tym momencie, teraz wam mówię o kontekście. Łapiemy to? Halo? Poczekamy na wszystkich. Wyjścia to jest druga księga w Biblii. Księga Wyjścia, 16 rozdział. Okej. Będę czytała, okej? Kto nie ma, niech uważnie słucha, kto ma, może śledzić, pewnie będziemy mieli inne tłumaczenia. Przeczytam z mojej, to jest Biblia Pierwszego Kościoła. Posłuchajcie. Mojżesz rzekł im, niech nikt nie zostawia z tego nawet odrobiny do następnego dnia. Mówimy tu o mannie z nieba, którą Bóg dawał codziennie. Jednak nie posłuchali Mojżesza. Niektórzy zostawili sobie trochę na następne rano. Lecz zalęgły się w tym robaki i zaczęło cuchnąć. Mojżesz rozzłościł się na nich. Zbierali to każdego ranka, każdy tyle, ile mu się należało. Kiedy słońce zaczynało dogrzewać, to topniało. A szóstego dnia zebrali podwójną porcję, to jest dwa gomory na każdego. Wtedy wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli i powiadomili o tym Mojżesza. Mojżesz im odpowiedział. Jest to zgodne z przykazaniem, które Pan wam ogłosił. Jutro jest szabat, czyli dzień świętego odpoczynku na cześć Pana. Co chcecie upiec, upieczcie, a co chcecie ugotować, ugotujcie. Wszystko, co jest ponad miarę, zostawcie jako zapas na jutro. Zostawili więc część na następny dzień, tak jak im nakazał Mojżesz. I ani nie zaczęło cuchnąć, ani robaki się nie zalęgły. Mojżesz ogłosił, jedzcie to dzisiaj. Dzisiaj bowiem jest szabat na cześć Pana. Nie znajdziecie dziś tego na równinie. Przez 6 dni będziecie zbierać, ponieważ 7. dnia jest szabat. Nie będzie tego. Jednak zdarzyło się tak, że niektórzy wybrali się także 7. dnia, aby zbierać, ale nie znaleźli niczego. Wtedy Pan przemówił do Mojżesza. Jak długo jeszcze nie będziecie chcieli słuchać moich przykazań i mojego prawa? Uważajcie, bo to Pan dał wam ten dzień jako szabat.
I z tego powodu On sam dał wam w szóstym dniu chleb na dwa dni. Niech każdy siedzi w swoim domu. W siódmym dniu niech nikt nie wychodzi ze swojego miejsca. Lud zatem świętował szabat w siódmym dniu. Oto Słowo Boże. I słuchajcie, to słowo, które wybrałam dla nas, jest wprowadzeniem do tego słowa wykonało się. Ja chciałabym, żebyśmy to dobrze usłyszeli, o co tu chodzi. Chodzi o to, że Żydzi, naród izraelski, świętuje szabat. Kto z was wie, kiedy szabat się zaczyna? W piątek wieczorem. Kiedy się kończy? W sobotę wieczorem, bo już wieczorem zaczyna się kolejny dzień. Żydzi liczyli dzień od zmroku. Okej, okay. I jak często jest szabat? Raz na tydzień. Raz w tygodniu, czyli co tydzień jest szabat, tak? Tak? Halo? Jesteśmy w kontakcie? Chłopaki? Szabat jest co tydzień. Żydzi obchodzą szabat co tydzień. I o co chodzi w tym słowie? Czego Żydzi nie mogli robić w szabat w tym słowie? Pracować, ale w tym słowie. Proszę? Zbierać. Nie zbierali manny. Dlaczego? Bo i nie było proste. Proste czy nie? Czy głodowali w szabat? Nie. Czemu nie? Jak dał im jedzenie? Wcześniej dał im więcej. W piątek. Szóstego dnia. Siódmy to sobota u Żydów. Czyli szóstego dnia Bóg dał im dwa razy więcej manny. Tak czy nie? Tak. Śpicie? Nie. Wojtuś? Czyli, uwaga, mamy tak. Bóg ustanawia szabat. Przez 6 dni Żydzi zbierają mannę codziennie na jeden dzień. 6 zbierają na 2 dni i 7 dnia odpoczywają. Tak? Złapaliśmy to. Bóg mówi, że to jest szabat, który dał im Pan. Czyli to jest dar od Boga, łaska. I zaraz chciałabym, żebyśmy to zobaczyli w kontekście tego słowa. Będę się odnosiła do tego wyjścia, dlatego to było ważne. I zaraz więcej wam wytłumaczę, ale zanim to proszę przejdźcie do Ewangelii Jana, 19 rozdziału. To jest 4 Ewangelia w Nowym Testamencie. 19 rozdział, 28. 30. Dziewiętnasty rozdział, 28-30, Ewangelia Jana. Przeczytam, dobra? Z Ewangelii Jana. Potem Jezus, ponieważ wiedział, że wszystko jest już wykonane, żeby spełnione zostało pismo, powiedział: pragnę. Stało tam naczynie pełne winnego octu. Zatknęli więc na hizop gąbkę napełnioną tym octem i przystawili do jego ust. Po przyjęciu octu Jezus rzekł: wykonane jest. Potem, pochyliwszy głowę, oddał ducha. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Śpicie? Nie, ale zwoje mózgowe pracują, tak? Uwaga, mieliśmy pierwsze słowo wyjścia. Co mówisz? Pierwsze słowo. Wyjścia, szabat, tak? To było pierwsze słowo, które przeczytaliśmy dzisiaj. Kolejne słowo, Jan, w którym czytamy, wykonane jest. Ja to tak będę podkreślała, dlatego że to są puzzle, które na razie się nie składają w całość, ale za chwilę wam się złożą. I uwaga, drugi puzzle, wykonane jest. I słuchajcie, w oryginale to słowo to jest tetelestai i to słowo jest używane, kiedy jest mowa o płaceniu podatku świątynnego. Czyli Jezus mówi,
W tym słowie do ojca zapłacone jest. Ojcze, zapłaciłem. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że Żydzi po 20 roku życia składali podatek świątynny 2 drachmy, czyli to była wypłata z 2 dni. I płacili go na świątynię, czyli na tych, którzy posługiwali w tej świątyni, na jakąś tam renowację świątyni i tak dalej. Tak jak my płacimy składki w kościele, nie? To Żydzi składali podatek świątynny i to było tetelestai, czyli to było użyte w Ewangelii też Mateusza, kiedy jest mowa o tym właśnie podatku świątynnym. I Jezus mówi do Ojca, że zapłacił. Tylko u nas jest tłumaczone jako wykonało się. I za co Jezus zapłacił? Za jaką świątynię? Na jaką świątynię Jezus zapłacił Ojcu? Za kogo? No amen! Pierwszy puzzle do drugiego złożony. Ty jesteś świątynią, za którą zapłacił Ojciec. Za którą zapłacił Jezus Ojcu. Za Twój grzech. Tak? Łapiemy to? Żeby Ciebie wyrwać ze śmierci wiecznej, bo przyniósł życie przez swoją śmierć, to już przerabialiśmy. Czyli pierwsza rzecz. Jezus mówi do Ojca, zapłacone. Dlatego leżeliście tutaj, żeby sobie uświadomić, że jesteś tą świątynią, za którą Jezus płaci podatek świątynny. Łapiecie to? Halo? Bądźmy w kontakcie. Ja wiem, że to trzeba w tej głowie tam schować do tych szufladek, ale odpowiadajmy sobie, dobra? Czyli pierwsze 2 puzzle, które składamy, że Jezus zapłacił za Ciebie drogocenną swoją krwią. Jest mowa w ogóle, to też jest takie ciekawe, że wystarczyłaby jedna kropla krwi Jezusa, żeby, bo jest tak drogocenna, ma taką wartość w rzeczywistości duchowej, żeby za Ciebie zapłacić, a On przelał po prostu mnóstwo tej krwi łuki. Wiesz o tym? Za Ciebie. Mocne, nie? I słuchajcie. To jest na razie, to są na razie 2 puzzle, które ze sobą złożyliśmy. Teraz bym chciała, żebyście zobaczyli, dlaczego mówię o szabacie. Dlatego, że Jezus umiera na krzyżu i o zmroku tego samego dnia zaczyna się szabat. W wersecie 42, w tym samym rozdziale 19 czytamy, zobaczcie, tam, możemy 41. A tam, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, a w tym ogrodzie nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był pogrzebany. Tam zatem ze względu na judejski dzień przygotowania złożyli Jezusa. Grobowiec bowiem był blisko. Judejski dzień przygotowania to jest, tam nie dość, że to był szabat, to jeszcze była Pascha, czyli największe święto Żydów. Wyjście z Egiptu. Oni wtedy świętowali wyjście z Egiptu i wtedy Jezus umiera. Czyli jak Jezus umarł i powiedział, Ojcze zapłacone, powiedział, wykonało się każde słowo, które było powiedziane w Starym Testamencie na temat Mesjasza, to umarł. I dlaczego jakoś mnie to tak porusza i wzrusza, to już to nakreślam. Wiem, że to na razie wam się wydaje takie głupie, ale za chwilę wam to wszystko wyjaśnię. To jest moje doświadczenie tego roku, które przeszłam. Zobaczcie na to. Wyobrażamy sobie teraz, że jesteście Żydami. Ksiądz też widzę, mocno myśli i się dziwi, no nie? Wyobraź sobie, że jesteś Żydem, który żyje w czasach Jezusa. Fajnie? Świetnie. Ja bym bardzo. Ciekawe, czy byśmy flagowali. Słuchaj, ta.
Jesteś Żydem, jesteś Żydówką. I całe życie Żydów, w sumie skupia się dalej, bo oni żyją i im błogosławimy, całe życie Żydów skupia się na tym, że czeka ją na Mesjasza. Łapiemy to? Czyli Klaudia. Oni się uczą, czytają cały ten Torę. Nie, oni się uczą, łapią te wszystkie i tam inne jeszcze zwoje, te Izajasze, tych wszystkich proroków. Oni czytają, jak ten Mesjasz wróci. I wtedy w tamtych czasach też tak było. Czyli oni znali na pamięć proroctwa. Oni znali prawo, znają prawo, co Bóg mówił. Nie? Łapiemy to? Halo? Czyli uwaga, czekali całe życie na Mesjasza. Mam odchylić to bardziej? No, ja nie słyszę siebie, to dlatego nie dość, że nie umiem mówić, to jeszcze jestem przygucha. I słuchajcie, i tak, Żydzi czekają, czyli mają złożone od Ojca obietnice dla ich życia. Czyli Emilka, jesteś Żydówką, czekasz na Mesjasza, dlatego że Bóg, Jahwe, jestem, który jestem, złożył Tobie obietnicę, że przyjdzie Mesjasz, który wyzwoli Izraela, który z więzień powyciąga uwięzionych, który przyjdzie i pokrzepi tych, którzy są słabi, który będzie uzdrawiał, niemego od urodzenia. To była jedna z takich mocnych obietnic, że oni wiedzieli, że potem, Żydzi wiedzieli, że potem rozpoznają Mesjasza, że Mesjasz uzdrowi tego, który był niemy od urodzenia. Więc czekają. I co się okazuje? Okazuje się, że przychodzi Jezus. Po 30 latach ukrycia wychodzi i zaczyna robić, Emilka, te proroctwa, które Bóg Tobie obiecał. I Ty zaczynasz widzieć, że te obietnice się wypełniają. Emilka. Że to wszystko była prawda. Że to, co przez całe życie Emilka się uczyła, Klaudia, to ona to nagle widzi, że to się dzieje. Mocne, nie? Że przyszedł ten Mesjasz, że uzdrowił tego niemego od urodzenia. Po czym oni go mieli poznać. I w ogóle tam, wiecie, wszystkie te proroctwa, które tam się działy, to no, po prostu zaczęło się dziać. Że Jezus przeczytał w Nazarecie Duch Pana Boga nade mną, który namaścił mnie i posłał, aby ubogim głosił dobrą nowinę i tak dalej. Więc oni się wkurzyli na Niego i Go chcieli wywalić. No nie, z miasta tam Go zaprowadzili na skarpę, to już jest ten inny wątek. W każdym razie widzą, że to się wypełnia. I nagle Emilka postanowiła dołączyć do grupy uczniów, którzy chodzą za Jezusem. Razem z Łukaszem. I słuchajcie, oni chodzą za Jezusem, widzą, że to wszystko się wypełnia, no nie? Jarają się, mówią, ty, patrz, jakie potwierdzenie, to gadali, nie? To gadali w tej świątyni, to się dzieje, no nie? Dołącza do nich Martyna, bo Emilka powiedziała Martynie, jak sobie razem prały pranie przy rzece, że Mesjasz jest, nie? Więc Martyna się zbiegła do Emilki i Łukasza i razem zaczęli biegać za Mesjaszem, no nie? Mało tego, zostawili wszystko, co mieli. Bo to było tak pociągające dla nich ten Mesjasz, że to się dzieje, że za chwilę się to wydarzy, że wyzwoli Izraela, że po prostu stworzą armię. Śpiewali chwała Panu zastępów, to z Judy lew. Tworzyli armię. I słuchajcie, wszystko rzucili. Zostawili pracę, zostawili naukę, zostawili swoją rodzinę i po prostu szli za Jezusem. I nagle są sobie w ogrodzie oliwnym. Przychodzi Judasz. Przychodzą żołnierze. Zabierają Jezusa. Wtem Emilka, Martyna i Łuki w popłoch. Wszyscy uciekli. I nie wiedzą, o co chodzi. Przecież obietnice, które złożył Bóg, zaczęły się dziać. I mówią tak. Czy wszystko, co widzieliśmy przez te 3 lata... to było kłamstwo? Czy Jezus nas oszukał przez te 3 lata, przez które za Nim chodziliśmy? Przecież zostawiliśmy wszystko.
Mało tego, potem się okazuje, że Żydzi we współpracy, już to skracając z Piłatem, ukrzyżowali Jezusa. I wtedy Martynka z Emilką i z Łukaszem już całkowicie popadli w zwątpienie, w złość, w rozgoryczenie, w rozczarowanie, że zostali oszukani, że to chyba wszystko była jakaś pomyłka, że w ogóle o co chodzi. I co wtedy się dzieje? Nastaje szabat. I teraz wam to mówiłam tak bardziej obrazowo. A teraz o co mi chodzi? Może jest tak, że Bóg złożył albo złoży w twoje życie jakieś obietnice, pragnienia, proroctwa, może marzenia jakieś. I one będą piękne. Mało tego, Wojtek, ty zobaczysz, że te twoje marzenia, pragnienia i to, co Bóg tobie mówił w izdebce, kiedy nikt nie widział, zaczną się dziać. Tak jak zaczęło się dziać to, że Jezus zaczął wypełniać to słowo. No nie? Jeszcze to nic. Powiedział na krzyżu, wykonało się. Czyli, że On wypełnił wszystkie obietnice, które były napisane w Starym Testamencie na temat Mesjasza. On powiedział, wykonało się. I co? I umiera. I zobaczysz, że te obietnice, które złożył tobie Bóg, zaczną się dziać. I co nagle się wydarzy? Wszystko pierdyknie. I co? I szabat. I teraz chcę, żebyście to dobrze zobaczyli. Ja to przeżyłam w tym roku, ale to za chwilę powiem więcej o tym. Dlaczego dla mnie to jest ważne? Bo zobaczcie, Jezus mówi, że się wykonały te obietnice, a ty tego nie widzisz. Ty tego nie widzisz na własne oczy. Jeszcze mało tego, nastaje szabat i zaczyna się wieczór, bo szabat się zaczynał wieczorem. I wtedy Łukasz z Emilką i z Martynką wchodzą w ciemność, czyli to, o czym mówiła nam Basia. W zwątpienie, w to, że sobie uświadamiają, Boga nie ma. O co tu w ogóle chodzi? Nic nie słyszę, nic nie czuję. Ktoś mnie oszukał. A co się robi w szabat? Przypominamy sobie Księgę Wyjścia. Co się robi w szabat, Ola? Czyli co robisz? Siedzisz na tyłku i czekasz. Tak? No i myślisz sobie. To fajne jest akurat. To teraz konkretny przykład. Ja w swoim życiu dostałam obietnicę od Boga. I jeżeli mówimy o obietnicach, mówimy też obietnice, pragnienia, słowa, marzenia. Dobra? Żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. Okej? Okay? Jesteśmy? Okay. Jak ktoś zaczyna przesypiać, to może sobie chodzić, tak jak ja. Tam z tyłu czy gdzieś. Pozwalam. Żeby się pobudzić. Czyli ja w swoim życiu... Mikuś, dzięki za odwagę. Ja się przepiję wodę, a wiecie. Proponuję tak to robić, żeby nie zwracać na siebie uwagi, dobra? Bo wtedy nie będę miała atencji. I teraz uwaga, jeszcze raz. Ja dostałam w swoim życiu obietnicę, słowa pragnienia, serce. I, to jeszcze jest ważny wątek, tak jak Martyna, Emilka i Łukasz zobaczyli, że zaczyna się wypełniać obietnica Boża, ja też zobaczyłam, że się wypełnia obietnica moja, którą Bóg mi złożył, ale po mojemu. Czyli
jak przyszedł Mesjasz, ja wiem, że ja gadam tak kontekstowo, ale może na tym nadążycie, nad tymi moimi zwojami. Jak Żydzi czekali na Mesjasza, to oni wierzyli w to, że przyjdzie Mesjasz, który stworzy armię, która odbije Izrael z ręki Rzymu. I oni czekali na Mesjasza, który stworzy armię. Że Jezus, wiecie, a Jezus co? Przychodzi, umiera, jest ubogimi, jest celnikami, uzdrawia chorych, zajmuje się wdowami, zachwyca się tymi wdowami, jak wciepują po jednym groszu, dwóch groszach. Jest zupełnie inny. Biedak. Znaczy, biedak do tego wszystkiego. I on ma stać na czele Izraela, taki król? Taki król? Zajęty się urodził. Proszę? No to już w ogóle. Mocne, nie? Żal.pl. Jeszcze nie dość, że w stajence się urodził, to jeszcze syn cieśli. Jeszcze z Nazaretu. Czy może być coś dobrego z Nazaretu, Misiek? Jeszcze z nieprawego łoża, bo Maria była wcześniej w ciąży, niż oni z tym Józefem mieszkali. Łuki. Łapiesz to? Posłuszny rodzicom. Proszę? Pilnował się. To. Mało tego, nie wiem, czy ktoś z was oglądał The Chosen, tam jest taki wątek, że Jezus przychodzi do Nazaretu i gra z kumplami w jakąś grę, jakąś piłkę. Nawet nie umie grać, złapać dobrze piłki i podać, a on ma, słuchajcie, być tutaj wyzwolić Izrael, no nie? No śmieszne. No śmieszne. Potem jeszcze jego matka jest wdową, to jak oni się utrzymują, to ja w ogóle nie wiem, nie? A ten to jeszcze w ogóle nie pracuje, no nie? Jeszcze nie rób do tego wszystkiego. Oto, pijak i żarłok. I on ma być Mesjaszem? No. I teraz sobie pomyślcie, że ja miałam obietnice w swoim życiu, które Bóg zaczął wypełniać, ale okazało się, że nie tak, jak ja sobie tego oczekiwałam. No czemu? Bo Martyna, Emilka i Łukasz też chcieli, że tu Jezus ma wyzwolić Izraela, no nie? No tak. A ten, już mówiliśmy, jaki był, nie? To już może nie powtarzajmy. W ogóle się nie zachowuje, jak chcemy. Nie, w ogóle. Ja miałam tak samo. Że że te po prostu obietnice, które ja miałam, wszystkie umarły. Ale one umarły zewnętrznie. Czyli tak jak Jezus umarł zewnętrznie. A tak naprawdę on w ten sposób wyzwolił Izrael. Łapiecie to? Tylko że nastał szabat. I w tym czasie, to jest moja hipoteza biblijna, więc tutaj jeżeli mówię jakąś herezję, to niech się z tego nie nagrywa, nie? I niech mnie poprawi w razie czego. Ja sobie myślę, że skoro 12 apostołów chodziło za Jezusem, słuchało Go, nie kumali za dużo, wiadomo, no bo też czekali na Mesjasza, który będzie, wiecie, naprawdę takim lwem z Judy, takim, który ich wszystkich tylko ryknie i oni wszyscy padną, no nie? I będzie królestwo wielkie Izraela. Apostołowie czekali na Niego, nie za dużo nie kumali, chodzili za Nim, potem zobaczyli, że Jezus umiera, to co zrobili? Dali nogę. I co oni robili przez ten cały szabat, jak to się zaczęło po śmierci Jezusa? Co oni mogli robić, Wiktor? Pochowali się, no ale co? Pochowali się. Co powiedziałeś? Powiedziałeś, pochowali się. No a ty co powiedziałeś? Nie, no śmieję się. Aha. Pochowali się. Nie dość. No, bo to. Bo ja mam tak skupione zwoje myślowe, że jak ktoś żartuje i mi tu odwątku odbija, to ja nie łapię, no nie. Pochowali się. Mogli zwątpić? Tak. Staszek też myśli, że mogli zwątpić, tylko nie zdążył powiedzieć. Mogli zwątpić. Na pewno zwątpili. Czuli się oszukani, rozgoryczeni, rozczarowani, zawiedzeni, bo nie tak miało być. No nie?
I ta wiara ich spuściła powietrze. I to była noc. Z piątku na sobotę. Potem w sobotę był dzień. Ja sobie tak, jak ja przeżywałam to, jak ja zobaczyłam, że te obietnice w moim życiu wszystkie legły w gruzie, to ja nie wiedziałam, co ja mam ze sobą zrobić. Ale był dzień, czyli nie można było uciec w sen. Bo tak to jeszcze uciekniesz w sen z piątku na sobotę, no nie? Załóżmy, ci apostołowie, no i wyłączyli mnie. Halo? To jednak herezję. To ja będę dalej kontynuowała, dobra? I słuchajcie... I... Do brzegu. Muszę dobić. I słuchajcie, więc oni przez ten szabat, jak była ta ciemność, ta noc, to może uciekli w sen, w przerażenie, w ogóle nie wiem, w napięcie, nie wiem, co oni robili. Potem w ciągu dnia może siedzieli w tym wieczerniku, ja nie wiem, co oni robili, może wszyscy się rozproszyli, no nie? Nie wiadomo. Ja myślę, że właśnie to jest ta hipoteza, którą stawiam biblijna, że Tomasz z tego powodu nie siedział z nimi w wieczerniku, bo po prostu był w takim napięciu, a ci apostołowie pewnie jeszcze jeden na drugiego jeszcze sobie tam, wiecie, zrzędzili, no nie? Oszukał nas, patrz, mówił to i to, a wyszło to i siamto. Ja tak miałam na przykład, że Basi tak gadałam, no nie? Co, że Basia to uniosła. Proszę? No, tak było. I teraz sobie pomyślcie, że macie 11 takich głów jak moja, i każda marudzi, każda jest zawiedziona, każda jest po prostu w jakimś, nie wiem, lęku i w jakimś napięciu, więc moim zdaniem Tomasz dlatego dał nogę i nie byłoby tam, no ale to jest taka moja hipoteza. I to, co mnie prowadziło wtedy, kiedy wszystko umarło, no ale trzeba było funkcjonować, no bo był dzień w szabacie, nie można było uciec w sen. To były takie słowa z Księgi Zachariasza. Nie siła, nie moc, ale Duch mój dokończy dzieła, które rozpoczął. I to, co Basia też mówiła, że w tej nocy takiej, która przychodzi, ta noc zwątpienia i tak dalej, po prostu trzeba ją przetrwać. Tę noc zwątpień trzeba przetrwać. I no tak jak było w tym fragmencie z wyjścia, po prostu siedzisz na tyłku i nie masz co zbierać, bo przez 6 ostatnich dni, czyli przez jakiś ostatni czas w swoim życiu zbierałeś, Łukasz, po to, żeby móc się karmić tymi doświadczeniami wtedy, kiedy nie masz co jeść. Łapiesz to? Otóż to. Łączy wątki. Tak, to też mi ciężko przychodzi. I słuchajcie, fascynujące jest to, że w tym czasie... Halo? Fascynujące jest to, że w tym czasie po prostu czekasz na interwencję Boga. Czekasz na interwencję Boga. No i przechodząc dalej, jestem teraz w dwóch mikrofonach. Przechodząc dalej, w tym czasie doświadczasz zwątpień, może braku wiary, rozczarowania i przychodzi niedziela po szabacie. W pierwszy dzień po szabacie Maria Magdalena udała się do grobu. No i nie było Jezusa. Prawda czy fałsz? No nie było. No dziękuję, Misiek. Ktoś mnie słucha. Nie było, nie było. Nie było, nie było. I jeszcze to nic. Nagle przyszedł, a Maria do niego mówi: Panie, jeśli Ty go gdzieś przeniosłeś, to powiedz, ja go wyciągnę stamtąd. Bo myślała, że to ogrodnik. Czyli uwaga. Łukasz, Ty będziesz na chwilę Jezusem. Wstań. Dla zobrazowania sytuacji. No chodź tu na środek. Patrzcie, jaki mustang. Duma narodu. Jestem taka malutka. I teraz słuchajcie. O, tak, to Maria Magdalena zdecydowanie. Dobra, i słuchajcie. Mamy Jezusa,
który jest obietnicą ojca. Jeszcze raz to powtarzam, żebyście zobaczyli teraz, do czego dobiegliśmy. Możesz, ja będę cię prowadziła. Przesuń się tam na sam koniec. Oś. To będzie oś. Oś życia Jezusa. Przychodzi Jezus na świat. 30 lat jest w ukryciu. Po 30 latach wychodzi. Przesuwa się tu oś. I Emilka, Łukasz i Martyna rozpoznają w nim Mesjasza. Tak? Rozpoznają w nim Mesjasza. Tak, rozpoznają w nim Mesjasza. Czyli obietnice ojca zaczynają się wypełniać. Po 3 latach Jezus umiera na krzyżu. I wszystkie obietnice wtedy biorą w łeb. Martyna, Emilka, Łukasz. I uciekamy. Tak, i uciekamy. Jezus jest złożony do grobu. Zaczyna się szabat. Co robi Emilka, Łukasz i Martyna? Pochowali się, wątpili, płakali, rozpacz. Tak? Marudzili, marudzili. Marudzili. I teraz Maria Magdalena. Sandra, będziesz Marią Magdaleną. Wstań, bo zmartwychwstałeś. W nocy, kiedy jeszcze było ciemno. Ty stój na razie, ty stój tam. Ty ubier to. W nocy, kiedy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu. Idź z grobu. Tu jest grób. Maria Magdalena udała się do grobu. Zobaczyła, że nie ma Jezusa. I zaczęła płakać. Zaczęła płakać. Płacz, ty tu płaczesz. I nagle pojawił się Jezus. I Maria Magdalena mówi do niego: Panie, jeśli ty go wykradłeś, to powiedz, gdzie go złożyłeś. Ja go stamtąd zabiorę. Bo myślała, że to ogrodnik. Ona się nie obraca. Czekaj, bo myślała, że to ogrodnik. Spojrzała znów do grobu, odwróciła się całkowicie do grobu. Patrzy, patrzy i lamentuje, że go nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, lamentuje. I nagle Jezus mówi do niej: Mario. Jeszcze raz próbę. Nagle Jezus mówi do niej: Mario. I wtedy Maria rozpoznała, że to Jezus. Rabbuni! Rzuciła się na niego, a on powiedział do niej: nie dotykaj mnie! Bo jeszcze nie wstąpiłem do ojca. I tak Maria Magdalena pobiegła do uczniów, czyli do Emilki, Łukasza i Martyny, powiedzieć, że Jezus zmartwychwstał. Oni nie uwierzyli jej. Dziękuję, można usiąść. To jest teraz beka, ale dla zobrazowania. Właśnie. Jezus przychodzi na świat, obietnice są wypełniane, wszystko umiera i uwaga, ta obietnica ojca wraca z powrotem, bo Jezus był tym, którego obiecywali prorocy, zapowiadali, no nie? I wszystko było wokół niego. I słuchajcie, ta obietnica wraca w taki sposób, że po jednej, jak w tym, jaka to melodia, po jednej się go nie rozpoznaje. Czemu? Bo jest jeszcze cudowniejszy niż był. Rozumiecie? Czyli o co chodzi? Teraz już dla zrozumienia. O, emocje opadły. Dla zrozumienia. Bóg może złożyć obietnicę w twoim życiu, pragnienia, marzenia i w ogóle piękne rzeczy. Może się to zacząć dziać i może się okazać, że to wszystko pierdyknie. Dlaczego? Dlatego, że musi pierdyknąć to, co ty sobie zaplanowałeś wobec tych obietnic. Czyli no tak, Bóg mi złożył taką obietnicę, że pójdę do klasztoru. Nie, załóżmy, nie? A będę kapłanem, o. To takie lżejsze troszeczkę ode mnie, no nie? Będę kapłanem, Bóg mi złożył taką obietnicę, załóżmy. I ja mam na to swój pomysł. Księże, może ksiądz powie, jak ksiądz poszedł do seminarium z innej diecezji.
mam? No, niech ksiądz powie, to 10 sekund zajmie, no nie? Dajcie mikrofon. Kaj jest ten mikrofon. Bo to jest fajne, dlatego że ksiądz Adrian, ja zrobię teraz wstęp, ksiądz Adrian poczuł powołanie, że Bóg zaprasza go na drogę kapłaństwa i zastanawiał się, do jakiego seminarium pójść. I teraz. No i pomyślałem sobie, że rozeznam to na adoracji, więc pojechałem do Gliwic, tam naprzeciwko Centrum Jana Pawła II i 3 godziny spędziłem na adoracji. I wiedziałem, że jeżeli ja idę 3 godziny Jezusa adorować, to On mi powie, do którego seminarium mam pójść. No i w związku z tym, że otworzyłem pismo na Chybił trafił, otworzył mi się list do Rzymian, on mi nic nie powiedział, ale pomyślałem sobie tak, chwila, no Rzym to jest przecież stolica, no to ja może pójdę do Warszawy. I chciałem pójść do seminarium do Warszawy, dlatego też jeszcze wiedziałem, że tam jest w ogóle adoracja w planie od 20 do 21 dziennie każdego dnia. No i postanowiłem, wychodząc z adoracji, że pójdę do Warszawy do seminarium i zadzwoniłem tam, żeby się zgłosić. No i odebrał mnie ksiądz rektor. I ja mówię, no szczęść Boże, ja chciałbym się zgłosić do seminarium u was. I on tak zapytał, a skąd ty jesteś? Ja powiedziałem, no, że ze Śląska, niedaleko Gliwic. A on, no to proszę zgłosić się do Śląskiego Seminarium Duchownego. I ja byłem taki, przecież rozeznałem, nie? W sensie, no zadałem Bogu pytanie, tyle adorowałem, myślałem, że mam iść do Warszawy, a jednak okazało się, okoliczności mi potwierdziły, że jednak Bóg miał inny plan. Alleluja. I dlatego się znamy. Tak. To nawet czasami jest miłe. I teraz słuchajcie, o co chodzi? Chodzi o to, że no, w księdze też się pojawiło jakieś takie rozczarowanie, jakieś zdziwienie, może jakaś złość albo wstyd? No i to, nie? I takie no, niezrozumienie, nie? Niezrozumienie, o co chodzi? No to tak samo jak Emilka, Łukasz i Martyna, no nie? Którzy nie rozumieli, o co chodzi. Czy teraz ksiądz się cieszy z tego, że ksiądz jest tutaj w tej diecezji? Tak, tak, bardzo się cieszę. Blisko rodzina, blisko po prostu przyjaciele, sensowne to jest i logiczne. Blisko nawet ludzie z byłych wspólnot, nie? Że to się tak trochę zna tą diecezję. Ja bym tam w tej Warszawie robił. Pozdrowiła. Więc słuchajcie, to wszystko obumarło po to, żeby dać coś jeszcze piękniejszego. I to było tak piękne, jak Jezus wrócił, jak Jezus zmartwychwstał i się te obietnice na nowo wypełniły, że był tak piękny, że Maria go nie poznała. No nie? I nie wiem, czy kojarzycie też taką historię. Ona też jakoś w tym roku mnie prowadziła bardzo mocno. To była historia, jak uczniowie szli do Emaus. Kto kojarzy? W Biblii jest taka historia. I słuchajcie, w tej historii chodzi o to, że było 2 uczniów, Kleofas i 2 uczeń, czyli tam, dobra, Kleofas i 2 uczeń, i oni po prostu nie wytrzymali napięcia i w niedzielę rano pociśli do Emaus. To jest taka wioska koło Jerozolimy. W tym napięciu, ja na przykład myślę, że ja uciekałam do Emaus kilka razy w tym roku. Z takiej frustracji, złości i wszystkiego, do Emaus, w sensie takim przenośnym. I oni cisną do Emaus, to nie? I w drodze ty będziesz tym drugim uczniem, a ty Kleofasem. I w drodze, no ciśniecie, narzekali na to, co się wydarzyło. Byli rozczarowani, nie słyszymy. Dwóch. No i co? No narzekacie. No. Co się wydarzyło w ogóle? Co się wydarzyło? No nie w tej Jerozolimie. Przecież miał wyzwolić Izraela. Czy nie? No tak. Miał czy nie? No gadajcie. Najgorszy na świecie. Kim jest ten Jezus? No i tak sobie szli. I wtem Jezus przyłączył się do nich. I zapytał ich, o czym tak rozprawiacie? A oni na to... Ty chyba jesteś jedynym, który nie słyszał, co się wydarzyło w tym czasie w Jerozolimie. XD. No i zaczęli mu opowiadać, opowiadają, tłumaczą mu, płaczą między tym, wzruszają się w ogóle. No nie, no po prostu i w złości takiej agresji w ogóle. A Jezus na to zaczął im tłumaczyć,
wszystkie pisma, które się działy. Tłumaczył, tłumaczył. Oni nie wiedzieli, że to Jezus. Tłumaczył, opowiadał, oni zwolnili kroku, przysłuchują się i później, dobra, teraz już skracając, później wspólnie Jezus połamał z nimi chleb, został na posiłku i wtedy rozpoznali, że to był Pan. A Jezus wtedy zniknął im z oczu. Dzięki, usiądźcie. Trzy klaski dla nich. A dla Łukasza jeszcze trzy za to, że wcześniej był Jezusem. I dla naszej Marii Magdaleny trzy. Łapiecie? Maria Magdalena nie rozpoznała Jezusa. Robert, nie działa. Maria Magdalena nie rozpoznała Jezusa, ale uczniowie, Kleofas z drugim uczniem, też nie rozpoznali Jezusa. Jeszcze mało tego, w tym całym swoim rozczarowaniu co do tych obietnic, co do tych wszystkich pragnień, do tego wszystkiego, że myśleli, że w końcu ich życie będzie miało jakiś sens i że nie będą cały czas pod okupacją Rzymu, wszystko umarło i nie rozpoznali również tego Jezusa. Czyli, o czym to świadczy? O tym, że po tym czasie szabatu, po tym czasie zwątpień, rozczarowań, złości, w ogóle masakra, te obietnice zaczynają się wypełniać w taki sposób, jak wcześniej nawet nie mogłeś sobie, Hania, tego wymarzyć, że to jest jeszcze piękniejsze. Dlatego w pierwszej chwili możesz nie rozpoznać, że to te obietnice się wypełniają. Ja bym chciała, żeby Basia się podzieliła z nami świadectwem tego, Basiu, jak zwątpiłaś też w to, co Tobie Bóg złożył na sercu, jak byłaś rozczarowana, rozgoryczona tym, że po prostu zaczęło się dziać, a potem wszystko umarło. Nie wiem, jak to działa. Może musisz to jak spinka do włosów. A, tak to działa. Patrz. Nie klask dla Basi. Jak powiedziałaś słowo pierdyko, to zaraz mi wszystko przypomniało. My dostaliśmy obietnicę. Bardzo konkretną, jeszcze wtedy Yangów nie było. Obietnica, że powstanie odrośl, że powstanie wielkie drzewo, że będzie piękna wspólnota młodych, że to będzie nowy kościół, nowa oblubienica, że to będzie potężne. I wszystko w tym kierunku szło i nas zachwycało i było niesamowite. Pan po prostu wszystkie drogi torował. Jak coś wydawało się być zamknięte, bo na przykład biskup zdecydował o tym, że kapłana przenosi, my zostaliśmy ojej, to dał kapłana drugiego, który od razu podchwycił tą ideę, to żeby ta wspólnota powstała i ją rozkręcił. Nie? Więc wszystko dalej szło. Młodych było coraz więcej, było coraz piękniej. Mieliśmy niesamowicie zgraną ekipę, której była taka jedność. Myśmy się tak kochani i nagle wszystko pierdykło. Przyszła pandemia, która wszystko rozwaliła. Nasza ekipa się po prostu rozpadła totalnie. Zostaliśmy z Robertem praktycznie sami we dwójkę. Nikt z pozostałej ekipy nie został. Zostaliśmy z tym, co teraz. Powstało mnóstwo oskarżeń, mnóstwo różnych, z różnych stron haseł. I pamiętam, jak dziś, jak mieliśmy spotkanie rady i ksiądz pyta, Bazia, co u młodych? A ja mówię, czuję się jak kapitan statku, który tonie. I tak się dokładnie czułam, że wszystkie obietnice, które nam Pan Bóg włożył w serce, one po prostu wyparowały, one po prostu znikły. Ludzie, którzy mieli je bardzo mocno włożone, którzy mieli mocno włożone ojcostwo, którzy mieli mocno włożoną obietnicę Abrahama, że będą mieli potomstwa tyle, ile ziarnek piasku, powiedzieli nie, my już nie będziemy w tej wspólnocie, my pas na Yangi, nie, my odchodzimy. Ja nie rozumiałam, czemu się tak dzieje. Miałam takie poczucie, że po prostu to wszystko było wymyślone, że to była jakaś nasza nie wiadomo co. I mamy ten czas pandemii,
My jesteśmy w rozsypce, nie mamy ekipy, ale po kolei, powoli zaczynają się różne rzeczy dziać. Ksiądz przyjeżdża z nadmorza z muzyczną nagle i ją mamy. Przychodzą nowi ludzie. W czasie pandemii zaczynamy spotykać się maksymalnie, ile się da według przepisów w kościele. I najpierw w ogóle online, tak? I jest nas 15 młodych, nie? Potem zaczynamy się spotykać w kościele, nagle z 15 robi się 30. I z ekipy, której nie było, nagle zaczyna się robić konkretnie ekipa ludzi, którzy mają to w sercu, mają kolejne obietnice. A dzisiaj jest tak, że patrzymy na nich z zachwytem i dumą. Nie wiem jak Robert, ale ja się nie spodziewałam, że może być tak, jak jest dzisiaj. Jest nas ponad 100 w sumie, bo 2 filie, bo w tym roku mamy pierwszy roczek filii w Redutowach. Wtedy, kiedy mówiłam na Radzie, że jestem kapitanem statku, który tonie, nawet nie miałam odrobiny nadziei na to, że będzie tak, jak jest dzisiaj. Chwała Panu. A ile jest osób w ekipie? 22 w sumie czynne, 22, z czego ponad połowa to są już młodzi, którzy wtedy byli we wspólnocie, a teraz już weszli do dużej wspólnoty, więc są już po drugiej stronie. Chwała Panu. Chwała Panu. Alleluja. Czy właśnie miałaś takie wyobrażenie, że tak będzie? No co ty, nawet nie śniłam. Nawet nie byłaś sobie w stanie chyba tego wyobrazić, no nie? Ja nie wiem, gdzie to mam. Przepraszam, ale oni mnie tu coś tą ode mnie. No właśnie. Nie. Już? Ale też jest tak, że się tego nie spodziewałam. Ja byłam przekonana, że skoro Pan dał nam pomysł, ideę i marzenie i włożył je w serce, że ma być wspólnota, to ona się będzie, okej, będzie mała i będzie się rozrastała, ale będzie się rozrastała. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że to się może rozsypać, nie? Mhm. No właśnie. I słuchajcie, a może jeszcze Robert, ty się podzielisz? Nie, ja się podzielę. W sensie ja powiem jeszcze jedną rzecz, bo tak myślę. Ale wiecie co? Jeszcze taka jedna rzecz. Teraz robimy rzecz, która jest nawiasem. Czyli jest jakaś opowieść, nagle jest nawias. I to jest teraz nawias, który będę mówiła. Bo mówimy obietnice, słowa, pragnienia, tutaj rozeznanie, Rzym, Warszawa i w ogóle. I słuchajcie, jak my tak sobie tutaj gadamy jakieś wielkie słowa, ale skąd w ogóle wiadomo, że to jest od Boga? Po czym? Wtedy, jak byłaś w zwątpieniu i nagle przyszła ciemność, czyli szabat, bezsilność, bo w szabacie nic nie możesz zrobić, masz bezsilność, to wtedy widzisz, że owoce chyba nie były dobre, nie? Nagle wiesz, że sobie wszystko wymyśliłaś, no nie? A potem Jezus wraca taki piękny. I uwaga, skąd wiadomo? Teraz będę robiła wywiad. Proszę o mikrofon drugi. Dziękuję. Teraz będzie wywiad. Proszę księdza. Bo mówimy, że są obietnice, są różne słowa, są pragnienia w sercu, ale skąd wiadomo, że te pragnienia, które ja mam w sercu, jest od Boga? Że to nie jest jakiś mój wymysł, albo moje zaburzenie psychiczne, albo moje niedowartościowanie, albo... Nie wiem, co jeszcze może być innego. Albo jakiś trend, albo nie wiem, coś. Czy... Proszę? Wyobraźnia. Wyobraźnia. No i słuchajcie, no i proszę księdza. Czy w takiej sytuacji można zostać samemu, żeby sobie tak to rozeznawać? Życie weryfikuje, ale nie jesteśmy... W sensie tak, gdybyśmy zostali sami, to zobaczycie, że to jest bardzo takie subiektywne. Bardzo i bardzo łatwo się pomylić. I dlatego też mamy Kościół, żeby wspólnie to rozeznawać. Dobrze jest mieć primo A, jakiegoś kierownika, towarzysza duchowego, z którym można przegadywać rzeczy, notabene jak rozeznawałem drogę powołania. No to zobaczcie, jak sam
sam rozeznawałem, no to sobie szedłem do Warszawy, ale później poprosiłem też o kierownictwo, towarzyszenie takiego księdza. No i to było dla mnie zawsze bardzo dobre, który mówił mi, że tak właściwie no towarzyszył. On nigdy nie podejmował za mnie decyzji, ale towarzyszył i dzięki temu ja mogłem bardziej złapać, co jest naprawdę z Boga, a co jest bardziej ze mnie. On oczywiście nie miał też 100% jasności, co jest z Boga, a co ze mnie, ale miał większe doświadczenie, stąpał mocno po ziemi, więc to mi pomagało też podejmować kroki do przodu. Więc to jest raz. Dwa, dobrze jest też weryfikować to, nie wiem, z przyjaciółmi, z osobami, które też idą z Bogiem, żeby mieć taką pewność i świadomość osób, które nas znają, znają nasze predyspozycje, wady, że nie odpaliliśmy, nie? Tylko, że idziemy też taką dobrą drogą. No i mamy też Kościół, który weryfikuje, nie? Jak jesteśmy we wspólnocie, wspólnota jest super miejscem, mamy też tam właśnie animatorów, moderację, lidera świeckiego, mamy kapłana. Dobrze jest po prostu też to przegadywać. Mhm. I dlatego też my często jako Kościół udzielamy błogosławieństwa. Kiedy jest to błogosławieństwo? Wtedy, kiedy doświadczamy tego, że jest to zgodne z wolą Bożą, że jest to dobre. Nie? Czyli ja bym na przykład komuś nie pobłogosławił, jak ktoś by się o mnie coś zapytał i jak wiedziałbym, że w tym będzie krzywda dla tego człowieka, no to mówię, że nie udzielam błogosławieństwa, w sensie ty masz wolność i masz prawo zrobić, co chcesz, ale ja ci w tym nie błogosławię, nie? Mhm. Więc to tak w skrócie jeszcze tylko krótkie świadectwo co do takich pragnień rodzących się, jak byłem w Katowicach. Dwoje osób miało obietnicę od Boga, gdzie Bóg złożył im coś takiego, że powstanie wspólnota i oni przez 5 lat mieli taką obietnicę, że powstanie po prostu wspólnota. Byli w Ruchu Światło Życie, zrobili całą formację, no i później tak właściwie, jak to wszystko przeszli, to tak właściwie brakowało im takiego miejsca, gdzie mogą być. A Oaza już była dla nich, no już postawili taką po prostu kropkę, nie? No i przez 5 lat czekali i w pewnym momencie rzeczywiście ja tam przyszedłem na tą parafię. Oni zorganizowali kurs Alfa, gdzie na początku było nas 10 osób, po Alfie 20, a po 3 latach 70. I wspólnota rzeczywiście bardzo się rozrosła. Zaczęliśmy robić uwielbienia dla parafii, zaczęliśmy prowadzić kursy Alfa, zaczęliśmy formacje tworzyć. I ta obietnica, to pragnienie, które było złożone, to się zaczęło po prostu też realizować. Ale po czasie. Po czasie, po czym widzieliśmy, że jest to z Boga, po tym jak widzieliśmy, jak wiele dobra też się dzieje, czyli tutaj byśmy mogli powiedzieć też o tych owocach, tylko to też po czasie. No i oni nie pozostawali w tym sami, ale stawał za nimi zawsze proboszcz, który miał bardzo otwarte serce. Ja wiem, że nie zawsze też tak jest, więc Bogu chwała, że akurat tak się trafił. No i gdzieś udało mi się też mieć współudział w tym dziele, czyli starać się nie przeszkadzać Duchowi Świętemu, ale żeby powstało to, co też Duch Święty chce powstać. No i później rzeczywiście to było takie miejsce, gdzie ludzie nie tylko z Katowic, ale z różnych miejscowości napływali, no bo to była wspólnota 18-30, nie? Czyli właśnie taka w naszym wieku. I super mieć takie miejsce i takie pole dla osób, które są, wiecie, na podobnym etapie życiowym, czy albo studiujemy, albo już sobie pracujemy, nie? To było też takie dobre i piękne. Kropka. Chwała Panu. Chwała. Dziękujemy. A czy jeszcze mogę jeszcze nie koniec wywiadu. Czy mogę jeszcze zapytać, czy ksiądz chciał też przez to powiedzieć, że to pragnienie dobrze by było, żeby się przez jakiś czas utrzymywało? Że oni mieli to 5 lat, no nie? Tak. W sensie, jak coś jest z ducha, to nigdy nie jest takie łatwopalne, szybko gasnące, tylko jak coś jest z ducha, to trzyma się też w człowieku i bardzo często jak coś jest z ducha, to niesie też wysiłek. Niesie wysiłek. To znaczy, że zobaczcie, że jak się tworzą jakieś takie dzieła Boże w Kościele, to musi przejść jakieś takie, jakąś taką próbę, nie chcę powiedzieć prześladowanie, ale to często jest po prostu wysiłek, to jest po prostu duży trud. I tak właściwie nie znam dzieła Bożego, nie znam, nie wiem, wspólnoty, która po prostu prosperuje, która by nie przechodziła przez trudy. Dlatego, że ten trud, on też wierzy, że przynosi takie oczyszczenie i zakorzenienie i dzięki temu to jest czyste i nie budowane na człowieku, ale budowane na Bogu. Kropka. Amen. Ja też sobie tak jeszcze pomyślałam, ale nie zawsze się sprawdza też to, że to, do czego my też jesteśmy wezwani na właśnie przez te pragnienia, które odkrywamy, które Bóg nam wkłada do serca i obietnice, to też jest, może być tak, że mamy
też jakieś predyspozycje do tego. Czyli na przykład przez lata śpiewałam, chodziłam, uczyłam się w klasie fortepianu, tak, byłam w jakichś tam lekcjach śpiewu, coś tam, potem na tej gitarze grałam i Bóg mnie powołał do służby muzycznej. Już takie pragnienie się we mnie zrodziło, ale miałam ku temu predyspozycję, rozumiecie, o co chodzi? Takie naturalne, no nie? Że Bóg już też to w tobie zasiewa, jak się rodzisz. I słuchajcie, teraz chciałabym was zaprosić do takiego ćwiczenia. Proszę, żeby Robert rozdał kartki. Nie śpimy. Komu chce się spać, to chodzi. Nie zasypiamy, bo są ważne rzeczy. Mikołaj, dziękuję. Ach. Ale już ci się nie chce spać. Tak, można trochę wstać i rozprostować. Można poskakać. Można się naciągnąć. Nie przegapmy tego czasu. Tutaj jeszcze robić Dawid i Klaudusia. I słuchajcie, będzie teraz takie zadanie. Kto nie ma długopisu? Kto nie ma długopisu? Macie chłopaczki? Tak, myślałam, na was akurat patrzyłam. Wy to jesteście takie wolne duchy. Kto nie ma? Wszyscy mają? Jeżeli jesteście, to brakuje długopisu. Tu chłopczyki nie mają. Każdy musi mieć kartkę i długopis. I słuchajcie, będzie zadanie. Ja na kolejnym bloku jeszcze powiem trochę więcej o tych obietnicach i tych obietnicach. Ale teraz jest zadanie następujące. Chciałabym was zaprosić. Marek. Załącz music. Będzie klimat. Ja akurat lubię takie klimaty. Słuchajcie, chciałabym was zaprosić teraz do takiego zadania. I ja myślę, że to zadanie bardzo chciałabym was zaprosić, żeby każdy z was zrobił je sam, w ciszy, w skupieniu. I na czas tego zadania będzie można w ogóle wyjść z tej sali. Okej? Ale bez jaj. Czyli potraktuj poważnie to zadanie. Ono będzie ważne w kontekście kolejnej części. Chciałabym was zaprosić do tego, żebyście na tej kartce zrobili taką linię życia duchowego. Oś życia duchowego. Na czym to ma polegać? Wiemy, jak wygląda oś. Tak jak rysowaliśmy tę oś, że Łukasz był na osi i się przesuwał. Że jest kreska, która biegnie gdzieś tam dalej. No tak jak na matematyce, no nie? I na tej linii zaznaczasz ważne momenty, przełomy w twoim życiu duchowym. I to jest na przykład chrzest, takie podstawowe chrzest, komunia, bierzmowanie, konfirmacja. Zaznaczasz, kiedy to było. Ale ja bym chciała, żebyście na tej osi zaznaczyli jakieś poruszenia, które mieliście, jak Bóg was dotykał. Może pamiętacie, jak tego pierwszego dnia, jak Robert mówił konferencję o słowie pragnę, to zapisywaliście na karteczkach to słowo takie, które kiedyś Bóg do was powiedział. Pamiętacie to? Halo? Pamiętamy? Ja bym chciała, właśnie o coś takiego mi chodzi, żebyś na tej osi zaznaczył właśnie może jakieś słowo, które Bóg do ciebie powiedział. A może, Wojtek, złożył ci Bóg właśnie jakąś obietnicę.
Może ktoś nad tobą w modlitwie wstawienniczej wypowiadał jakieś ważne słowa. Tak jak na przykład nad księdzem wypowiadali słowa odnośnie kapłaństwa, prawda? Księże? I to było ważne do księdza, no nie? To ukształtowało w jakiś tam sposób też kierunek. Otóż takiego mi chodzi. Ważne momenty w twoim życiu duchowym, czyli na przykład rekolekcje na Górze Świętej Anny w 2018 roku. Łapiecie, o co mi chodzi? Ale bardzo bym chciała, żebyście się zastanowili, czy w tym waszym życiu duchowym pojawiają się jakieś takie pragnienia, które na pierwszy rzut oka są dobre. Czyli to jest na przykład pragnienie małżeństwa, pragnienie kapłaństwa. To są dobre pragnienia. I kiedy to pragnienie się pojawiło? Może pamiętasz ten moment? Pragnienie, może marzenie, może właśnie Bóg też konkretnie do ciebie powiedział. Do mnie kiedyś Bóg powiedział, to było mocne, rozważam Słowo Boże i zasnęłam i już było, to było na rekolekcjach, już był koniec rozważania słowa, no to musiałam się obudzić, no nie? I tak się obudziłam, popatrzyłam do tego słowa i tam było napisane, wyjdź do innej ziemi, Bóg powiedział do Abrahama. I to słowo mnie tak dotknęło, że ja je wzięłam na serio i powiedziałam do Boga, okej, kiedy? Kiedy się mam wyprowadzić? I taka przyszła mi myśl, że we wrześniu. I sobie myślałam, okej, to był lipiec. I słuchajcie, przez wakacje dużo się działo, to tam zapomniałam, wiadomo nawet o tym, no nie, że tam coś miało być. I w lipcu dostałam, nie w lipcu, 1 września, dalej nie pamiętałam, że we wrześniu coś takiego usłyszałam, że we wrześniu może wyjdę do innego miasta. 1 września dostałam propozycję pracy w innym mieście, na którą wcześniej nie miałam w ogóle ochoty i mówiłam, że nigdy tam nie pójdę do pracy, nigdy nie pójdę pracować do bidula, w sensie do domu dziecka. Tak, Basia była moim opiekunem praktyk, to było mocne. I tak się poznałyśmy. Ja tą propozycję pracy przyjęłam. Potem pod koniec września tak się porobiło, że musiałam się wyprowadzić z domu. Zadzwoniłam do księdza Adriana, bo tam dostałam tą pracę i powiedziałam, księże, ksiądz ma taką wielką wspólnotę tam całą Jezusa Miłosiernego. Może ktoś tam ma jakieś mieszkanie. I do końca września miałam nagrane mieszkanie i 3 października się przeprowadziłam do Rybnika. I dopiero po jakimś czasie mi się przypomniało, że miałam taką myśl, żeby wyjść do innej ziemi. To było we wrześniu. Mało tego, te okoliczności, które się wydarzyły, że ja dostałam ofertę pracy i że ja musiałam się wyprowadzić z domu, bo tam były różne sytuacje, to były rzeczy, które się wydarzyły niezależnie i w ogóle nie z mojej inicjatywy. Ale ja wtedy temu słowu uwierzyłam w tym lipcu. Ono mnie tak poruszyło. Ja to słowo nosiłam w sercu. Ja potem już zapomniałam, ale Bóg zawsze pamięta. Bóg jest wierny obietnicom zawsze. I to na przykład ja bym na mojej osi życia duchowego zaznaczyła. Łapiecie, o co mi chodzi? I to nie muszą być nawet takie wielkie rzeczy, tak jak to wyprowadzenie się do innego miasta. Ale może coś Bóg dla was uczynił. Może jakieś to było uzdrowienie. Może właśnie jakieś pragnienie się w tobie pojawiło. Stworzenia wspólnoty młodzieżowej. Nasza Monia w zeszłym roku, która tu była i składała wam świadectwo, powiedziała 3 pragnienia, które ma w sercu. Jedno z pragnień to jest być liderką wspólnoty. No i minęły 2 miesiące i jej nią została. A wtedy, kiedy ona to pragnienie nazwała sobie, że je ma, jeszcze nie wiedziała, że będzie powstawała jakaś wspólnota, bo my jej zapomnieliśmy powiedzieć. A potem się zastanawialiśmy, kto ma być liderem. I właśnie, zobaczcie, oni chcieli tam w tych redutowach, żebym ja była liderką. Ja nie miałam pragnienia, ja miałam złość, ja nie chciałam tam iść. I nie miałam wcale przekonania, że Bóg mnie tam chce. I rozeznanie było takie, że ja tam nie idę, nie chcę. A nie miałam zielonego pojęcia, że w tym czasie Monia ma takie pragnienie, no nie? Potem się okazało jakoś, to nie wiem, w gadce wyszło i się okazało, że ta Monia chce być liderką, no to my mamy dla ciebie wspólnotę. Łapiecie? Żeby nazwać takie właśnie pragnienia, marzenia, które się w tym życiu twoim duchowym pojawiły,
I zobacz, czy to było takie, tak jak ksiądz powiedział, no nie? Że to, co jest z Ducha Świętego, to przetrwa próbę czasu, nie? Łapiemy to? Więc słuchajcie, ja bym bardzo was proszę, żebyście tego czasu nie przegapili. Dlatego, że będziemy potrzebowali to w drugiej części tego dzisiejszego dnia. Dobra? I może też nawet zaznaczyć takie obietnice, które też może się wykonały już w twoim życiu. Okej? Okay? To zapraszam was teraz do takiej dojrzałości, przyjrzenia się swojemu życiu. Możecie stąd wyjść, ale proszę nie gadajcie, nie konsultujcie się. Jeżeli ktoś nie rozumie, o co mi chodzi, to możecie jeszcze teraz tutaj mnie zapytać na osobności, dobra? I spotykamy się 12:30 na mszy. Więc niech każdy...